Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmiku z serii Horoskopy. I tym razem chciałam Wam mówić horoskop dla byków na wrzesień roku 2019. Jeżeli lubisz konkretne horoskopy, które opowiadają o zdarzeniach, to ten może Ci się spodobać. Zapraszam Was bardzo serdecznie do wysłuchania, do oglądania. Będą w horoskopie zawarte takie informacje jak miłość, sprawy zawodowo-finansowe, jak i też te zdrowotne. Pamiętajcie też o tym, że horoskopy to jest ogólna mapa zdarzeń. Nie ze wszystkimi one będą rezonować. Jeżeli z Tobą rezonują, bardzo się cieszę. Jeśli nie, być może za jakiś czas to się zmieni. Warto zaglądać. Na kanale, kochani, nie tylko horoskopy. Seria Piga Kart daje Wam możliwości wyboru karty i interaktywnej tutaj reakcji, czyli Wy dostajecie zagadnienie w postaci pytania, 3-4 grupy kart i Wy decydujecie, która grupa kart jest dla Was, która do Was przemawia i w ten oto sposób również dostajecie odpowiedź na owe zagadnienie. Nauka tarota, numerologia, Wasze pytania, moje odpowiedzi, live i jeszcze kilka innych. Tutaj wszystko powinno się Wam pojawić. Na dole w opisie również są informacje, które mogą chcieć Was zainteresować. Zapraszam Was do subskrybowania, zapraszam Was do śledzenia mnie na Instagramie, na Facebooku, linki na dole. A jeżeli chodzi o Instagrama, on tutaj też powinien się Wam pojawić, czy też od samego początku być. Ja jestem tarocistką Agiatis, mam na imię Magdalena, pracuję z kartami tarota, wspieram się numerologią, kartanierskie rytuały również nie są mi obce. Zatem takie techniki dywinacyjne póki co na dzień dzisiejszy. Kochani, włączam już podgląd na karty. Okej, tu jest wideo i już. Byki, pierwsza grupa, pierwsza karta mówi o tym, z jaką energią wchodzicie w dany miesiąc. Talia to tarot snów. Nie czytam odwróconych kart. Byk, wrzesień, byk, wrzesień. Pokażcie karty, horoskop na wrzesień dla byka. Pokażcie karty, horoskop na wrzesień dla byka. Byk 2019, wrzesień. Jak ta historia zdarzeń się może układać? Pokażcie karty, wskazówki, podpowiedzi, prognozy. Dobrze, już patrzymy. Pierwsza karta jest to ósemka kielichów. Ósemka kielichów może wnosić o tym, że z Waszej decyzji to Wy przedsięwzięliście kroki, aby z pewnych historii odchodzić. Być może już to realizujecie, być może w tym miesiącu zaczniecie właśnie odchodzenie od trudnych spraw realizować. Nie jest to ucieczka, a odchodzenie, czyli gdzieś tam coś załatwiam i odchodzę. Jeżeli jesteście w relacji jakieś nie do końca satysfakcjonujące i nosiliście się, a w jakikolwiek sposób z zamiarem gdzieś tam odejścia, rozstania, to też gdzieś tam te decyzje mogą do Was przyjść. Nie będziecie się też godzić na historie, które są a tutaj wobec Was przykre, czyli będziecie również wychodzić z tych, nazwijmy to tutaj zdarzeń cało. Zobaczmy, co tutaj karty też chcą Wam pokazać. Czwórka monet i ósemka kielichów. Bardzo ładny układ karty. Za chwilkę Wam powiem, dlaczego tak uważam tutaj w tymże układzie. Wszystkie widzicie. Odchodzenie od problemów finansowych, odchodzę od zaciskania pasa, czyli gdzieś tam również w tym miesiącu będziecie mogli powolutku odchodzić od tego właśnie takiego, nazwijmy to, zaciskania pasa, o tym, że muszę się pilnować, to nie znaczy, że teraz możecie gdzieś tam szaleć, absolutnie nie, tylko czasem jest tak, że pytacie nawet mnie w SMS-ach czy na indywidualnych sesjach, kiedy się Wasza sytuacja finansowa poprawi, zatem to też może być ten właśnie moment, w którym będzie szło ku poprawie. Skoro gdzieś tam te historie finansowe się zaznaczyły, karty pokazują tutaj, że tu będziecie odchodzili
Ale też tu karty pokazują, żebyście uważali na tak zwane dodatkowe zarobkowanie. Dodatkowe, czyli takie trochę na skróty, takie, które wydaje się szybki, łatwy, piękny zarobek, takowy nie będzie. Zatem tu macie dobrą tutaj opcję, a tutaj gdzieś tam zbyt szybko, zbyt łatwo i niekoniecznie fajnie się to dla Was może skończyć. Możecie się gdzieś w coś na przykład wplątać, co będzie powodowało u Was dyskomfort. Taka jest też historia. Osoby, które gdzieś tam chcą sprzedawać swoje nieruchomości, tak? Sprzedać, wynająć, remontować. Karty pokazują tutaj, żeby robić to zgodnie z zasadami, czyli jeżeli ktoś, pan Kowalski przysłowiowy, będzie robił Wam tutaj cokolwiek w historiach nieruchomości, warto to poprzeć jakąś umową, tak, żeby nie było, że ktoś nie dotrzyma tutaj terminów i wtedy gdzieś tam będzie trzeba poszukać kogoś innego. Zatem taka jest też podpowiedź. Jeżeli gdzieś tam sprzedajecie swoją nieruchomość, chcielibyście uzyskać dobre tutaj finanse, karty pokazują, żeby wesprzeć się osobą, która będzie potrafiła właśnie tego dokonać, czyli osoba, która się tym finalnie i faktycznie zajmuje. Zatem tutaj taka jest podpowiedź w aspekcie tychże sprzedaży. Jeżeli Wy kupujecie nieruchomość, to weźcie kogoś, żeby ta nieruchomość nie była przy Was kupiona drożej niż tak naprawdę musicie. Pamiętajcie, moje drogie byki, macie możliwość wychodzenia z problemów, ale zazwyczaj mamy taką tendencję, że gdy już mamy troszkę lepiej, czujność nam się gdzieś tam gubi po drodze i znowu było tak dobrze i kurczę, znowu gdzieś tam się w coś wplątałam, żebyście tego po prostu najzwyczajniej w świecie uniknęli. Jeżeli myślicie o podróży zagranicznych we wrześniu za pracą, nie do końca będzie to dobry jakby kierunek. Karty też pokazują tutaj, że te osoby, które chcą zjeżdżać z jakiegoś powodu do kraju, bo jesteście za granicą, karty pokazują, że ten zjazd może być naznaczony jakąś trudnością, czy też dyskomfortem, czy też musem, ale finalnie nie jest to taki głupi pomysł. Zatem złego, coś dobrego z tego może wyniknąć. Pamiętajcie, ci, którzy chcą wyjechać, nie do końca jest to dobry pomysł. Ci, którzy zjeżdżają poprzez właśnie jakiś dyskomfort, ktoś gdzieś był tego powodem, sytuacja Was do tego zmusiła, to z dwojga złego i tak wyjdzie się z tego obronną ręką, zatem warto mieć ten cel przed sobą. Jako możliwy. Osoby, które chcą zmieniać pracę. Karty pokazują, że we wrześniu takie ruchy nie do końca będą też tutaj stabilne. Generalnie tu wychodzicie, jak już powtarzałam, z tych możliwych problemów. Zaczniecie wychodzić, a tutaj jest, tak jak mówiłam, te szybkie zarobkowanie, które może być zbyt piękne, żeby było prawdziwe, a później jest kłopot. Zmiany pracy. Karty też pokazują, że jeżeli chcecie, to doróbcie, a nie zmieniajcie, bo ta zmiana w kartach się pokazuje jako coś, co byście uznali z deszczu pod rynnę. Zatem coś dodatkowego, co i owszem, zamiana, niekoniecznie to się tu zarysowało jako coś tutaj dla Was. Cóż jeszcze, jeżeli chodzi o kwestie emocjonalne, odchodzenie od spraw trudnych, od osób, które być może w jakiś ten sposób powodowały, że ciągnęły Was w dół. Mam też pokazane tutaj, że w otoczeniu jest osoba, której nie widzicie. Długo skrywa do Was uczucie, udaje przyjaciela, tak naprawdę Was kocha. Zatem coś takiego się też tu zarysowało. Również w drugiej połowie tutaj września może się pojawić ktoś do Was, ktoś, kto Was będzie chciał, moje drogie Panie, oczarować. Jeżeli jesteś mężczyzną i szukasz tutaj uczucia również w postaci męskiej, to też Ciebie ten horoskop i ta historia będzie dotyczyła. Zatem czynnik męski, mag. Magowi mówimy sio, a moje sztandarowe hasło, ci, którzy gdzieś tam towarzyszą mi od jakiegoś czasu, to już to hasło znają, czy też te słowa klucze. Mag w relacjach partnerskich to jest osoba,
która kreuje rzeczywistość w taki sposób, iż pokazuje ci to, co chcesz widzieć w najlepszy, najwspanialszy sposób. Jesteś zauroczony, zauroczona i w tym momencie on uderza. Uderza w taki sposób, że ty się długo po tym zbierasz. Zatem ta historia w drugiej połowie, nazwijmy to września, nie do końca jest zdrową. Tu jest długo skrywane uczucie, udawał jakby przyjaciela, a coś do was czuje, zatem rozejrzyjcie się, bo ktoś jest w otoczeniu, a wy tej osoby nie widzicie. To może być osoba taka trochę ciapowata, być może trochę marudna, taka maruda i gdzieś tam trudno zwracać emocjonalnie na tą osobę uwagę, ale jeżeli gdzieś tam ma wsparcie, to resztę roboty ta osoba jak najbardziej zrobi. Jeżeli chodzi o kwestię tutaj kogoś, kto chciałby poznać kobietę do związku, to się pokazuje na samym końcu września z początkiem sierpnia nowe uczucie, czyli może się pojawić uczucie zupełnie nowe, na innych zasadach, na innych fundamentach niż to było dotychczas. Zatem taka jest tutaj podpowiedź dla was. Jeżeli chodzi o kwestie zdrowia, bóle głowy, stany zapalne w organizmie, układ moczowy, tutaj ręce, dłonie nadgarstki, tutaj się pokazują jako coś, na co warto, drogie byki, zwrócić uwagę. Zatem tutaj ogólny zarys. Zadbajcie o sprawy te przede wszystkim finansowe. Zadbajcie o wartościowanie siebie, o to, żebyście wy czuli się docenieni, dowartościowani i ważni dla osób z otoczenia. Pamiętajcie, macie ogromną szansę wychodzić z kłopotów finansowych, tylko żeby wychodzenie było stopniowe, a nie nagłe, szybkie dorobkowanie się, bo taka okazja też może się zadziać. Ktoś coś wam zaproponuje, niby coś miało być prostego, a później się okazuje, że jesteście wplątani w coś, z czego się trudno wyswobodzić. Zobaczmy, jakie tu jest przesłanie z kart anielskich dla was, drogie byki, na wrzesień, byk i wrzesień, byk i wrzesień, byk i wrzesień. Śmiech. Śmiech ma moc uzdrawiania, przegania strach i sprawia, że czujesz się szczęśliwsza, szczęśliwszy, bardziej zdecydowana, zdecydowany, rozluźniona, rozluźniony. Pamiętaj, że anioły potrafią latać, gdyż traktują siebie lekko. Ty też podchodź do problemów z dystansem i dostrzegaj zabawną stronę wszystkich zdarzeń. Śmiej się z samej siebie, śmiej się z samego siebie, śmiej się też wraz z innymi. Kiedy się odprężasz i śmiejesz, anioły podsuwają ci nowe pomysły, dzięki którym możesz nawet z problemu uczynić coś pożytecznego. Śmiech to promień słońca, który rozprasza mrok. Bądź więc wesoły, wesoła i pełna, pełen radości. Afirmacja dla was. Traktuje wszystko z humorem. Zatem takie oto tutaj możliwe zdarzenia się u was zarysowały. Mam nadzieję, że dzięki tym informacjom zapobiegniecie tym, które są tu jako przestroga, jako coś, na co karty zaznaczają, żeby zwrócić uwagę. Pamiętajcie o tym, że karty to wskazówki, to podpowiedzi, to niewyrocznia i dzięki właśnie tym wskazówkom możecie wpływać na zdarzenia, które się tu rysują. Za dzisiaj wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Ściskam, całuję, pa, pa.